Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam Państwa w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj zajmiemy się wiadomościami z Irlandii. Można powiedzieć, tak jak na koniec komentarza tygodnia, można powiedzieć, w końcu jakieś dobre wiadomości. Co prawda takie delikatnie dobre, to nie jest jakiś przewrót totalny, czy wręcz kopernikański, ale no, może jakieś światełko w tunelu. Bo proszę Państwa, odbyło się w Irlandii referendum. Referendum dotyczyło dwóch poprawek do konstytucji irlandzkiej. To były następujące poprawki. Pierwszej rząd proponował, aby słowa państwo uznaje rodzinę za naturalną, pierwotną i podstawową komórkę społeczną miano zastąpić, że państwo uznaje rodzinę, czy to opartą na małżeństwie, czy też innej trwałej relacji. Krótko mówiąc, to miało być prawne niemalże zrównanie małżeństw z jakimiś tam związkami partnerskimi, konkubinatami, więc generalnie nagle pojęcie rodziny miałoby ulec nagłemu rozszerzeniu. I proponowano też wykreślenie zdania, że państwo zobowiązuje się strzec instytucji małżeństwa, na której opiera się rodzina. Także no to taka miała być zmiana. I druga poprawka to dotyczyło, proszę Państwa, kobiet. Obecne brzmienie artykułu 41 Konstytucji Irlandii mówi o tym, że państwo uznaje, iż poprzez swoje życie w domu kobieta daje państwu wsparcie, bez którego nie można osiągnąć wspólnego dobra i matki nie będą zmuszone przez konieczność ekonomiczną do angażowania się w pracę, zaniedbując obowiązki w domu. No i tam miało być już tak, prawda, wiecie państwo, równość i tak dalej, to, że świadczenie opieki przez członków rodziny na rzecz siebie ze względu na istniejące więzi daje społeczeństwu wsparcie, bez którego nie można osiągać wspólnego dobra i będzie dążyć do wspierania takiego świadczenia. Wyniki głosowania zaskakujące. Otóż przy frekwencji 44,4% 74% Irlandczyków opowiedziało się przeciw. I niespodziewanie, proszę Państwa, takie były wyniki referendum irlandzkiego. I proszę Państwa, no nawet Gazeta Wyborcza pisze, że współczesna Irlandia chciała dokonać długo oczekiwanych zmian w konstytucji w konsultacji z obywatelami. Rząd spotkał się z dotkliwym upomnieniem. Projekty zmian zostały bowiem odrzucone. I proszę Państwa, tutaj jest, to jest w Wyborczej, bo to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, co też mówi druga strona, to jest artykuł jakiegoś irlandzkiego dramaturga, aktora, który jest współpracownikiem Wyborczej, że no tutaj ta konstytucja była sformułowana pod ścisłym nadzorem Kościoła katolickiego. No i proszę Państwa, okazuje się, że i tutaj ten Irlandczyk pisze, pan się nazywa Peadar de Burka, pisze coś takiego. Wynik referendum pokazuje, że irlandzkie kobiety i rodziny potrzebują więcej niż tylko ustnych deklaracji rządu. Tu się zgodzę z tym panem. Irlandzkie kobiety najwyraźniej potrzebują tego, żeby rząd się od nich, za przeproszeniem, odczepił. Tak? No najprawdopodobniej. I notabene, proszę Państwa, w Irlandii trwa, że tak powiem, kryzys gospodarczy, kraj jest drenowany przez korporacje międzynarodowe, które tam się umościły, bo praktycznie nie płacą
podatków, Irlandia też zmaga się z polityką unijną, Zielonym Ładem, etc. Więc, proszę Państwa, tutaj podrzucono im ideologiczną wrzutkę i Irlandczycy powiedzieli, a dajcie nam spokój, zajmijcie się, moim zdaniem, tak oceniam te wyniki, że zajmijcie się prawdziwymi problemami, a nie tematami zastępczymi. Notabene, proszę Państwa, wcześniejsze referenda w 2018 w referendum przyjęto prawo do zabijania dzieci nienarodzonych. W 2015 zalegalizowano małżeństwa sodomickie, a tutaj nagle, proszę Państwa, żółta kartka. No, jak dla mnie ewidentnie tutaj te wyniki, powiedziałem 74%, to było, że tak powiem, w sprawie tej równości tak zwanej małżeńskiej, 67% było przeciwko rozszerzeniu definicji rodziny na również związki niebędące małżeństwem. No, proszę Państwa, no tutaj zresztą sam tytuł tego artykułu wyborczej, koniec postępowej Irlandii, no to proszę Państwa, no tak to wygląda. Tak to, szanowni Państwo, wygląda. No i cóż, co dalej, szanowni Państwo? Myślę, że jest to jakiś taki. Nie przywiązywałbym, tak jak mówiłem na początku, wielkiej wagi, że to jest jakiś przewrót kopernikański czy coś takiego. Nie, bynajmniej. Ja uważam, że jest to pewnego rodzaju, nie wiem, jak to nazwać, no jest to pewnego rodzaju pokazanie, że samą ideologią nawet społeczeństwa zachodnie się nie najedzą, że już to dostrzegają, że domagają się rozwiązywania realnych problemów, nie ideologicznych wrzutek, a zatem, no, szanowni Państwo, no jest to chyba zimny prysznic dla różnego rodzaju ideologów. Jest to dobre pytanie, biorąc pod uwagę tradycję referendów w Irlandii i referendum na przykład na temat traktatu lizbońskiego, czy nie zostanie zastosowany, tak użyję tutaj takiej paraleli z sytuacją polską, nie zostanie zastosowana filozofia, trzeba anulować, bo przegramy i referendum na przykład nie zostanie powtórzone, no bo sam Leo Varadkar, premier Irlandii, apelował tuż przed głosowaniem, żeby się nie cofać. No, proszę Państwa, no cóż, proszę Państwa, myślę, że jest to pewnego rodzaju sygnał, że jeszcze nie wszystko, można by tak powiedzieć, że jeszcze nie wszystko jest stracone w tej Irlandii i na zachodzie szeroko pojętym, że może nastąpi pewnego rodzaju przebudzenie, że właśnie być może naszymi największymi z przymierzeńcami w tym wszystkim będą osoby, będą właśnie ci różni szaleni lewaccy ideolodzy, którzy będą, prawda, tutaj nam kłaść do głowy, jak to, prawda, postępowo trzeba iść naprzód i jak będą wymyślać właśnie kolejne tego rodzaju zmiany, będą je przepychać zamiast rozwiązywania prawdziwych problemów zwykłych ludzi. I być może to spowoduje pewnego rodzaju przebudzenie. Tyle uwag na temat Irlandii. Miejmy nadzieję, że to światełko w tunelu nie jest pociągiem. Z tą refleksją Państwa zostawię. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wsparcie kanału. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia.